Hola amigos, z tej strony Arvid. Pokażę wam i pokrótce opowiem o miejscach, które warto odwiedzić w Andaluzji. Oczywiście takich miejsc jest znacznie więcej i filmy o nich pojawią się w przyszłości, ale teraz skupię się na kilku, które według mnie są must see. Te invito a ver la película, czyli zapraszam do oglądania. Jeżeli lubisz spędzać aktywnie czas, to koniecznie odwiedź Torcal de Antequera. Jest to całkowicie unikalny obszar przyrodniczy w Andaluzji, znany ze swoich skalistych formacji, bogactwa fauny i flory. To jest świetne miejsce do spacerów i podziwiania niezwykłego krajobrazu, a jeżeli podróżujesz z dzieciakami, to się nie martw, z pewnością dadzą sobie radę. Spacerujemy sobie, pogoda nam dopisuje. Naprawdę przepiękne widoki. Bardzo ciepło, przyjemnie. Wybraliśmy najłatwiejszy szlak, bo idziemy z dzieciakami, ale... Aha, i on ma 40... On powinien zająć wam 45 minut, ale jest jeszcze szlak żółty. Najbardziej polecany we wszystkich recenzjach w TripAdvisorze, żeby wybrać żółty szlak, spędzić tam 2 godziny i że widoki są lepsze i wszystko jest w ogóle rewelacyjne. Ale nie czuję się zawiedziony, jest tu naprawdę świetnie. Zobaczcie tylko. Co ciekawe, El Torcal jest wyższy o ćwierć kilometra od naszych polskich rysów. A co za tym idzie, w nocy jest tam całkiem spora minusowa temperatura. Jeżeli przyjechałeś tam rano i słoneczko jeszcze nie zdążyło ogrzać całego obszaru, to patrz pod nogi, ziemia może być skuta lodem. Na sam szczyt prowadzi asfaltowa droga. Na końcu tej drogi znajduje się bardzo duży parking, więc zaparkowanie nie powinno stanowić problemu. Na bank coś znajdziecie. Zaczynacie trasę po jednej stronie tego parkingu, a wracacie po drugiej, więc praktycznie w tym samym miejscu. W budynku oprócz sklepu z pamiątkami znajdziecie bufet, w którym możecie kupić oczywiście jedzenie i całkiem smaczną kawę. A, i bym zapomniał, El Torcal de Antequera jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tym bardziej warto tu przyjechać. A jak będziecie wracać, to macie rzut kamieniem do Antequery. Bardzo polecam ją odwiedzić, ale nie będę się rozgadywał, bo to jest jeden z tematów na kolejny film. Pomiędzy dwoma częściami miasta, nad 100-metrową przepaścią, stoi most Puente Nuevo. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że ten widok znajduje się w moim prywatnym top 10 najlepszych widoków. Most oczywiście jest symbolem Rondy, ale kojarzona jest także z Plaza de Toro, czyli jedną z najstarszych aren do walki z bykami. To tu po raz pierwszy toreador stanął do walki z bykiem bez konia, na własnych nogach. I między innymi przez to wydarzenie Ronda na stałe zapisała się na kartach historii Corridy. Będziemy oglądać kilka miejsc widokowych. To ci powiedziałam. Czyli? No. Że właśnie zaczynamy reportaż z moją córeczką. Będziemy chodzić i będziemy sprawdzać różne ciekawe atrakcje w Rondzie. Między innymi jedną z bardzo ważnych atrakcji, czyli most, z którego wszyscy sobie robią zdjęcia, na którym wszyscy robią sobie zdjęcia i podziwiają krajobraz. Po jednej stronie mostu macie tak zwane Stare Miasto. Jest to dawna dzielnica arabska, bo kiedyś Ronda była pod panowaniem Arabów. Potem została odbita i zbudowali tą drugą część hiszpańską w XVIII wieku. Ona jest zupełnie nowa. Tam nie znajdziecie żadnych akcentów arabskich, ale jeżeli przyjrzycie się tamtej dzielnicy, przejdziecie się po uliczkach, to z pewnością zauważycie białe fasady domów oraz akcenty typowe dla architektury arabskiej. Gorąco polecam wybrać wam się właśnie do części arabskiej, żeby zobaczyć w 100% zachowane, oryginalne łaźnie arabskie. Ta atrakcja jest dostępna całkowicie za darmo. Już poza tym, że już robi się trochę chłodno i bluza to jest tak idealnie, a taka letnia kurteczka to już w ogóle byłoby... O tak. Więc jadąc tutaj, musicie mieć na uwadze, że tak z 8 stopni mniej jest. Tu jest 14 stopni, a wyszliśmy z 22. Według Ernesta Hemingwaya najpiękniejsze miejsce na tej planecie, więc jeżeli macie możliwość, to wpadajcie. Jest
jesteśmy w Andaluzji. Dokładniej gdzie jesteśmy? Filigiliana. Filigilianie. Tak, jednym z wielu białych miasteczek, z których słynie ten region Hiszpanii. Ten jest o tyle ciekawy, że jest uznawany za najpiękniejszy wśród tych miast, najpiękniejsze wśród tych miast. I idziemy je zobaczyć, żeby się przekonać na własne oczy i powiemy wam, czy jest tutaj fajnie. Sama Frigiliana jest piękna i idealna do spacerów, idealna, żeby coś zjeść, idealna, żeby sobie po prostu poprzebywać w tym świetnym klimacie. Ale nie oferuje wielogodzinnych sesji zwiedzania, oprócz, nazwijmy to, turystyki sakralnej, no bo zawsze można zwiedzać stare kościoły, mnie osobiście to nudzi. Jest jeszcze Pałac Maurów, ale tak poza tym, no to nie znajdziecie tutaj wiele. Mamy tu znany z rondy podział na część arabską i część hiszpańską. W części arabskiej możecie poszukać 12 ceramicznych szkliwionych tabliczek i to jest naprawdę fajne. One opowiadają historię arabskiego powstania, bitew, super. A tak poza tym to nie zwiedzaj na siłę. Odpręż się może przy dobrym tapasie, winku, kawce, w jednej z knajpek, a najlepiej takiej, która ma miejsca na dachu. Dużo restauracji czy kawiarni ma miejsca na dachu. Jeżeli pogoda będzie dobra, jeżeli będzie bezchmurne niebo, to możecie nawet zobaczyć wybrzeże północnej Afryki. Frigiliana jest naszpikowana detalami. Widać, że ktoś trzyma pieczę nad wystrojem. Poprzebierane kaktusy, kołatki do drzwi w kształcie głowy królika, krowy, psa, jaszczurki, zwierzęce krany, drzwi, okna w różnych kolorach, a jednocześnie wszystko spójne i bez kiczu. Jesteśmy w Jardín Botánico Histórico La Concepción, czy jakoś tak. W każdym razie jest to ogród botaniczny. I gdzie podziwiać naturę właściwą dla tego miejsca? No chyba właśnie w takich botanicznych centrach. Więc zapraszam was do oglądania. O, co fajne, to się okazało, że w niedzielę jest wejście za darmo. A normalnie trzeba płacić. Ale zapach jest przecudowny, jak w najpiękniejszym lesie z dala od cywilizacji. Po prostu wspaniały zapach, jak w dżungli. Tutaj są bambusy. I są bambusy tutaj. Możesz nagrać? Mogę nagrać bambusy. Gdzie masz bambusy? Idę. Hiszpania zmaga się z suszami od wielu lat. Można śmiało powiedzieć, że roślinność, którą mijamy podczas przemierzania Andaluzji, jest mocno uboga. A jedyne, nazwijmy to, piękne oazy to te w mieście, podłączone do systemu nawadniania. Od października 2022 roku spadło o 1/3 mniej deszczu niż w poprzednich latach, więc lepiej nie będzie. Nie w całej Hiszpanii jest tak gorąco i nie w całej Hiszpanii jest tak sucho, więc jeżeli chcesz zobaczyć hiszpańską florę w pełnej okazałości, bez wielogodzinnych wycieczek na drugą stronę kraju, to odwiedź Jardín Botánico Histórico La Concepción. O, a tutaj ciekawostka. Mostek. Tutaj za mostkiem od razu jest taka dróżka. Ja ją przybliżę, żebyście widzieli. O, to jest ta piękna Hiszpanka, którą mieliśmy wcześniej. Tu jest droga. I teraz się cofamy. Mamy bardzo stare, wyrośnięte drzewa, między innymi to. Słuchajcie, no to jest gigantyczne i poplątane. Nie wiem, czy dobrze to uchwyci kamera, ale no, jest co oglądać. A teraz ciekawostka, bo słuchajcie, mamy tutaj zdjęcie. Mamy zdjęcie tego, jak to wyglądało w 1880 roku. O tutaj, widzicie, ktoś sobie tutaj się wygrzewał. Tu mamy drzewka, a tutaj jest ten widoczek. I teraz to się tak pięknie zmieniło. Proszę bardzo. Tak się to zmieniło. Te drzewka. Te drzewka, które tam rosły, są gigantycznie wielkie teraz. Ja sięgam może, nie wiem, do 1/10 tego drzewka, albo 1/20. I gruby jest na, nie wiem, 1,5 metra obwodu, jak nie więcej. A tu zobaczcie jeszcze te palemki.
cieniutkie, takie malutkie, młodziutkie. I jeszcze raz widok na te grube palmy. Fajna ciekawostka. Fajnie, że robią takie rzeczy. Fajnie, że mają zdjęcia z tamtego okresu. Jeżeli Ci się podobał film, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeżeli masz ochotę na więcej filmów z Hiszpanii. A ja się z Wami już żegnam. Na razie.